zobaczyłem właśnie całą koncepcję i opracowanie tego znaku granicznego, wszelkich gadżetów. Bardzo mi się to spodobało i myślę, że wypali jako gadżet, taki właśnie jako wizytówka miasta. Ludzie, coż tu uśmiechu, bądźmy dziećmi. Mieszkam od 10 lat, pochodzę z Dolnego Śląska. Dla nas temperatura minus 30 stopni zimą to jest ewenement, tutaj to jest normalność. W czasach studenckich żartowaliśmy sobie, że w Suwałkach można na ulicy spotkać białego misia. Z przyjemnością przyjąłem fakt, że biały mis stał się wizerunkiem miasta, gdyż świadczy to o tym, że mieszkańcy mają bardzo duże poczucie humoru. Tak naprawdę całe gminy i silne Suwałki są przecież bardzo podobne. Niedźwiedź, niedźwiedź. W Polsce utarło się w jakiś sposób, że ten biały miś jest kojarzony z naszym miastem. W każdej prognozie pogody mówi się o tym, że najzimniej w Suwałkach. A oprócz tego, że mamy historyczny herb naszego miasta, myślę, że nasze społeczeństwo powinno też mieć coś takiego, takie logo, które będzie przede wszystkim bardzo sympatycznie i pogodnie kojarzyło się z naszym miastem. My, Suwałczanie, powinniśmy się do tego symbolu odnieść też bardziej optymistycznie i humorystycznie. I teraz kubeczek z białym misiem. Pogoda!